Do przygotowania będzie nam potrzebny kurczak, w sumie to udziec. Został on nacięty, żeby lepiej wsmarować przyprawy. Wykorzystamy paprykę słodką, paprykę ostrą, lubczyk i czosnek. Dorzucimy także oliwy trochę. Wrzucamy sobie to wszystko do naczynia żaroodpornego. Posypiemy sobie ostrą papryką. Nie żałujemy sobie papryki. Teraz weźmiemy paprykę słodką. Lubczyk. I najlepiej właśnie go sobie tutaj wsmarować i trochę pod skórę, i żeby wszedł w te nacięcia. I na koniec szczyptę czosnku. Dobrze, teraz dodamy sobie oliwę. Wysmarujemy sobie trochę ten spód naczynia żaroodpornego, ale korzystając przy tym oczywiście z naszego udźca. Dorzucimy, polejemy leciutko oliwą. I wrzucimy teraz do piekarnika na około 40 minut. Zostawcie kurczaka skórką do góry, żeby ładnie się zarumieniła. Zabierzemy się teraz za sos do kurczaka. Będzie nam potrzebna jedna cebula z wbitymi goździkami, liść laurowy, trochę pieprzu i pół litra mleka. Dodamy sobie cebulę do mleka. Dorzucimy sobie liść laurowy i pieprz. Teraz wszystko trzeba będzie zagotować przez około 5-8 minut. Może źle powiedziałem zagotować, nie doprowadzić do wrzenia, lekko gotować. 8 minut dobiega już końca. Zbierzemy sobie mieszaninę z płyty i odstawimy na około 20 minut, żeby wszystkie smaki się przegryzły. Mleko z cebulą się przegryza. A my przygotujemy w tym czasie sałatkę do naszego dania. Będzie to prosta sałatka. Mamy tutaj pokrojone pomidory. Dodamy do nich ogóreczki pokrojone w kosteczkę. Dorzucimy paprykę pokrojoną tak samo w kostkę. Kukurydzę. Cebulę. Oczywiście nie wyjmujcie tej cebuli z tego mleka, tylko weźcie sobie nową i pokrojcie ją tak samo w kostkę. Dodamy kolendry. I kieliszek oliwy. I teraz wszystko przemieszamy. Sałatka jest już prawie gotowa. Będziemy teraz potrzebowali tylko jeszcze dwóch składników. Posolimy sobie tą sałatkę. I wiadomo, jeżeli soliliśmy sałatkę, to teraz musimy ją popieprzyć. Sałatka jest już gotowa. Odcedziliśmy mleko. Kontynuujemy przygotowanie naszego sosu. Dodamy teraz taką kostkę masła. I będziemy dorzucać kawałki pokruszonego chleba, żeby ten sos trochę zagęścić. Przy tym wszystko mieszając. Gotujemy ten sos około 15 minut, 10-15 minut. No musimy poczekać, aż chleb się rozpuści i sos zgęstnieje.
Tak prezentuje się nasze danie. Kurczak pod pierzyną z sosu chlebowego z pyszną sałatką. Wypróbujcie nasz przepis. Zostawcie komentarz i suba, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Nie bylibyśmy kulinarnym freestylem, gdybyśmy w osobnej miseczce nie przygotowali polskiej wersji sosu chlebowego z dodatkiem chrzanu. Przetestujcie. Pozdrawiamy i do zobaczenia.